konkurować będziemy nie tylko ze zmęczeniem państwa, ale również i z obiadem, ale damy sobie radę, bo jak mam przyjemność przedstawić naszych gości za chwilę, chcę powiedzieć tak, kiedy wczytujemy się, proszę państwa, w ustawę o centrach usług społecznych, proszę zwrócić uwagę, że tam jest 11 obszarów, w których mogą być integrowane, użyję ciągle jeszcze tego słowa, integrowane usługi społeczne. Wiele różnych płaszczyzn, na którym to może przebiegać. Kooperacja, współpraca, współdziałanie. Jak chcielibyście państwo dalej zdefiniować właśnie to słowo integracji? Do tej pory powiedzieliśmy bardzo dużo już o działaniach w sferze pomocowej czy około rodziny i tu właściwie najczęściej w tej sferze pomocowej się poruszaliśmy do tej pory. Przed chwilą emocjonujący panel, jak zawsze, jeśli chodzi o sprawy zdrowia i dostępu do zdrowia, do rehabilitacji, do nowych też usług, które w tym zakresie mogą się pojawić. A my dalej idziemy w głąb tych obszarów integracji i działań, które mogą się zadziać, proszę państwa, ponieważ my chcemy jakby trochę podsumować i pójść w sferę jeszcze kultury, może sportu, może turystyki i tych innych obszarów, o których do tej pory nikt w ogóle nie wspomniał. A przecież kiedy analizujemy potrzeby mieszkańca danego środowiska lokalnego, to one nie zawsze łączą się tylko w sferze pomocowej, ale właśnie różnych innych potrzeb, które również przejawiają mieszkańcy. Jest to możliwe przy udziale moich wspaniałych gości, których zaprosiliśmy do tego panelu w osobach pani Barbary Hała-Burdzin, która reprezentuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. I tu będziemy mieli, proszę państwa, perspektywę, jak to w pierwszym dniu ktoś się wyraził, z perspektywy regionalnych ośrodków pomocy społecznej wiele się widzi. Czyli z takiej perspektywy dalekiej od górnej, ale wiele się widzi i tu właśnie będziemy mieli tą perspektywę reprezentowaną przez panią Barbarę. Miło mi przedstawić panią Natalię Purgacz ze znakomitego Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, która jest zastępcą dyrektora Centrum Usług Społecznych i organizatorem jednocześnie usług społecznych od 15 lat w pomocy społecznej i założycielka lokalnego centrum wolontariatu, a z wykształcenia, z czego się bardzo cieszę, pedagogiem społecznym jest podobnie jak i ja. Kolega, doktor habilitowany Bogdan Skrzypczak, kolejny pedagog społeczny, proszę państwa, od medycyny do pedagogiki, jak cudownie. Kolega Bogdan Skrzypczak znany jest osobom w centrach usług społecznych, ponieważ pomaga i szkoli w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej. Prowadzi Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej, pracuje na stanowisku adiunkta, kieruje pracownią Laboratorium Innowacji Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. No, jest autorem wielu wspaniałych publikacji właśnie dotyczących aktywizacji społeczności lokalnych. Miło mi również przedstawić pana Marka Sztarka, który reprezentuje Forum Kraków i tu jest, proszę państwa, coś znakomitego, ponieważ pan jest właśnie zaangażowany w sferę kultury i powie nam być może właśnie, takie ma zadanie, opowiedzieć, jak jest możliwe integrowanie właśnie w tym obszarze kultury. I miło mi bardzo przedstawić państwu pana Zbigniewa Prałata, który z kolei reprezentuje Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Jest ekspertem ekonomii społecznej, koordynatorem Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej oraz takiego projektu Energia Społeczna, sieć przedsiębiorstw społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej. I to jest coś, czego domagaliśmy się pierwszego dnia dyskusji, czy jest możliwe, prawda, tu państwo kiwacie już głowami, włączenie spółdzielni socjalnych w sferę działania usług i o tym będziemy rozmawiali. Ja będę mniej rygorystyczna niż mój kolega poprzednik, a mianowicie jednak w pierwszej odsłonie dwie takie proponuję. Pierwsza czterominutowa, abyśmy się zastanowili bardzo ogólnie nad tym,
jak integrować, jak współdziałać, jak z perspektywy właśnie osób, które są przecież zaangażowane społecznie, jak można działać, czyli jakie powinny być spełnione zasady i uwarunkowania, żeby w ogóle kooperacja współdziałania mogła zaistnieć w środowisku lokalnym. Druga odsłona będzie dłuższa dla Państwa, dlatego że będę chciała się odwołać do działań już konkretnych praktyków, aby podzielili się z nami swoimi doświadczeniami, a Państwo być może zyskali na tym i przenieśli potem na swój grunt własny, lokalny, tego jak pewne rzeczy prowadzić. Ja nazywam się Barbara Kromolicka i jestem członkinią Narodowej Rady Rozwoju, cudownej Rady do Spraw Społecznych, która jest współorganizatorem tych naszych trzydniowych wydarzeń. A zatem, proszę Państwa, zwracam się teraz już do moich wspaniałych gości panelu. Uprzejmie proszę o pierwszą taką rundę wypowiedzi na zasygnalizowany problem. Czy jest możliwe współdziałanie na poziomie centrów usług społecznych w środowiskach lokalnych, a jeśli uznacie, że jest, a może nie jest, przy tej różnorodności 12 różnych obszarów działania, to jakie trzeba spełnić zasady, jakie są uwarunkowania, aby taka współpraca w ogóle zaistniała? Może na razie po kolei. Od praktyka na to. Witam Państwa serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Współpraca jak najbardziej jest możliwa. W naszej gminie CUS funkcjonuje od kwietnia 2001 roku, ale żeby ona była, to musimy po pierwsze znać, jakich mamy lokalnych usługodawców i wiedzieć, jaki mają potencjał. Musimy wiedzieć, czy oni w ogóle chcą współpracować, jasno określić zasady współpracy i znać też potrzeby mieszkańców. W naszej gminie zawarliśmy 12 takich porozumień o współpracy. Jest to zarówno i kultura, i sport, i zdrowie, i sektor prywatny. Były porozumienia, z którymi na początku był problem, bo okazało się, że myśleli usługodawcy, że chcemy im wejść w kompetencje, ale później jak wszystko zostało dopowiedziane, określone, to funkcjonuje, doskonale się sprawdza. Są to i porozumienia, gdzie są, idą za tym środki finansowe i też działania, gdzie na przykład stworzyliśmy bazę usług społecznych i my promujemy usługi naszych lokalnych usługodawców, ale też oni nasze i wzajemnie prowadzimy różne działania, dzielimy się zasobami kadrowymi, dzielimy się pomieszczeniami, które mamy. Tylko no, podstawowe właśnie warunki do tej współpracy to jest znajomość partnerów, jasno określone cele współpracy, chęć współpracy, bo już wiemy z doświadczenia, że jeżeli ktoś nie chce współpracować, to nie ma sensu zmuszać nikogo do współpracy, bo to na pewno nie wyjdzie. I przede wszystkim potrzeby mieszkańców. Jeżeli znamy potrzeby mieszkańców, to każdy partner wie, co chce zrobić, każdy z nas działa dla społeczeństwa i wszyscy chcemy, żeby ludziom w naszej gminie żyło się lepiej. Dlatego ta współpraca jest tak potrzebna. Pani Barbaro, poproszę mikrofon, który jest przed Panią, czyli Rawicz mówi, że konkretne wskaźniki, konkretne sprawy muszą być rozwiązane, rozpoznanie w danym środowisku lokalnym i współpraca jest możliwa. Dowiemy się potem, na jakich przykładach, jak działacie. A jak z perspektywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej to wygląda? Witam bardzo serdecznie, dziękuję również za zaproszenie. Dzisiaj usłyszałam od pana profesora Rymszy, że integrować to widzieć i wiedzieć. I myślę, że to jest taka podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o usługi społeczne, a jeszcze jeżeli chodzi o usługi społeczne w wydaniu Centrum Usług Społecznych, to jak najbardziej jest to potrzebne. I myślę, że z punktu widzenia województwa, jak my dowiedzieliśmy się, że taka możliwość tworzenia takich centrów zaistniała, to chcieliśmy się tą wiadomością podzielić i oczywiście zapraszaliśmy decydentów na różne spotkania, aby o tym mówić. Nie zawsze byli to decydenci, bardzo często byli to przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, którzy przychodziły na takie spotkania, ale z perspektywy tych kilku, dwóch lat funkcjonowania centrów, myślę, że możemy powiedzieć, że usłyszeli to ci decydenci, nasi włodarze gmin,
którzy uznali, że polityka społeczna to swego rodzaju inwestycja, a nie tylko koszty, że opłaca się inwestować, że opłaca się wykorzystywać lokalnych usługodawców, że opłaca się też słuchać mieszkańców i nie układać tych usług społecznych tak bardzo resortowo, ale bardziej i problemowo, ale bardziej posłuchać potrzeb mieszkańców i na bazie tych potrzeb budować usługi społeczne, które dana społeczność lokalna potrzebuje. Oczywiście centra usług społecznych tak funkcjonują, że mają, opierają się o diagnozy. W związku z tym mamy nadzieję, że właśnie będą tymi instytucjami, które w bardzo celowany sposób będą świadczyły usługi społeczne właśnie dla tej społeczności lokalnej. I myślę, że dzisiaj też bardzo dużo było mówione o współpracy, o koordynacji. Myślę, że to taki pilotaż, czy uda nam się po raz kolejny skoordynować usługi, skoordynować instytucje i skoordynować ludzi działających w tych instytucjach. Póki co mamy sygnały, że to się udaje. O tym opowiem nam pani w następnej odsłonie, czy się udało, czy się nie udało skoordynować. Trzymamy osoby w napięciu, bo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej coś na ten temat wie niewątpliwie. Poproszę kolegę Bogdana, który jest praktykiem, który szkoli, jeździ, zachęca, aktywizuje. To jakie te uwarunkowania i zasady muszą być spełnione, żeby chciało się chcieć ze sobą współpracować na poziomie lokalnym? Dziękuję, dzień dobry. To wszystko powiem na szkoleniu, a nie tam teraz tutaj. Będę zdradzał takie tajniki mojej wiedzy. Proszę bardzo, proszę już jest załatwiona praca. Natomiast, znaczy ja może powiem, no rzeczywiście przyglądam się, towarzyszę, obserwuję pracę centrów usług społecznych i widzę takie obszary, gdzie ta współpraca idzie, ta współpraca, integracja, czy takie łączenie różnych usług społecznych. To, co idzie, to jest na przykład, wiele CUS-ów porobiło sobie takie pakiety usług, czyli już na wstępie, wychodząc z diagnozy, stworzyło sobie takie pakiety, gdzie jest kilka usług w jednym pakiecie, czyli już jest pomysł na to, żeby zintegrować. I to się nazywa pakiet reintegracyjny, zawodowy, edukacyjny. No i to już jest jakiś pierwszy krok do tego, żeby myśleć, że te usługi się w czymś łączą. Poza tym przekracza się granice między tymi pakietami. Dostajesz usługę z pakietu edukacyjnego, zdrowotnego, reintegracyjnego. I to już jest jakaś gra, która metodyczna, która przekracza dotychczasowe granice takich sektorów, branż, usług. Drugi taki pomysł, który, i to się dzieje w bardzo wielu miejscach. Drugim takim pomysłem, który jest albo dobry, albo zły. Dobry to jest takie dawanie usługa, która jest, nie wiem, placówką jednocześnie, nie wiem. Klub seniora, tam centrum, wiązownie Centrum Kompetencji Młodzieży i wtedy w ramach tej jednej placówki masz dużo różnych usług. I tam masz i sztukę, i pedagoga, i psychologa, i warsztat, i doradcę i tam następuje integracja. I to jest fajne i to jest jakaś pomysł, że ktoś nad tym czuwa i tam się to przenika. Chociaż czasami jest to też bezrefleksyjnie i to po prostu bierzemy, bo to tak łatwiej komuś zlecić klub seniora i spokój. Więc same zlecenie takie placówkowe jest albo dobre, albo złe. Wszystko zależy od wykonania. Kolejna rzecz to jest taka, że robi się diagnozę i rzeczywiście widzi się te kilkanaście obszarów, mapuje się tych partnerów, ale potem jakby nie ma drugiego, dalszego ciągu. Ponieważ czasami zawiera się umowy z tymi osobami, ale jest tyle barier, jakby takich językowych, spotykają się ludzie na jednej sali od kultury, sportu, turystyki, tam
i w ogóle nie wiedzą, w ogóle, co to są te usługi, czy oni robią te usługi, co to jest ta usługa, co to jest usługa społeczna i po prostu jest dużo w ogóle takich problemów technicznych. Potem dopiero zaczyna się jakaś rozmowa, że moglibyśmy coś razem robić, ale jest to duża robota do wykonania. Taka mediacyjno-definicyjno-ucierająca i w CUS-ie trochę nie ma kto jej wykonać. Bo jest I do tego wrócimy, tak. Bo będziemy mówili o sukcesach i porażkach, czyli co i jak zrobić, żeby się udało i kiedy będziemy wpadali w pewne pułapki związane właśnie z tym, z tą koordynacją. Ale teraz jeszcze ciągle w tej rundzie ogólnej, krótkiej, czy jest szansa na integrowanie z perspektywy znowu takiego działacza społecznego już zakorzenionego w pewien nurt myślenia tak, o usługach. Ja chciałbym, oczywiście szansa jest. Myślę, że będziemy pokazywać też konkretne przykłady. Cieszę się, że jesteśmy tutaj z Wielkopolski wspólnie, bo to też pokazuje to łączenie, tak? Bo my jako sektor spółdzielczości socjalnej, ekonomii społecznej, zresztą tu jest przewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z nami również, my jako sektor, dla nas najważniejszy jest potencjał. Potencjał na miejscu lokalnych organizacji, lokalnych podmiotów, przedsiębiorstw społecznych, które te usługi społeczne są w stanie realizować. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kiedy była pierwsza odsłona ustawy o spółdzielniach socjalnych, to był 2006 rok, tak, siódmy, tak, w połowie pierwszej dekady. Tam był bardzo wysoki procent osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, który musiał być zatrudniony w tej spółdzielni, czy w ogóle członkowie tej spółdzielni, żeby mogli ją założyć, to było to bardzo dużo. Dzisiaj od już dobrych 10 lat właściwie przechodzimy na taki model, że przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne z jednej strony są przede wszystkim tworzone przez samorządy po to, żeby realizować różne usługi na rzecz samorządów, czy przez organizacje pozarządowe, czy przez kościoły, po to, żeby dostarczać wysokiej jakości usług, a z drugiej strony ten procent osób zagrożonych wykluczeniem społecznym również maleje, ponieważ widzimy, że coraz więcej jest specjalistycznych usług świadczonych przez sektor ekonomii społecznej. To są różne przykłady, to są na przykład przedszkola dla dzieci ze spektrum autyzmu, których wolny rynek nie jest w stanie właściwie samodzielnie prowadzić tych usług. Tak? Tam, gdzie państwo z jednej strony nie prowadzi tych usług, z drugiej strony wolny rynek, tam jest miejsce dla ekonomii społecznej, dla przedsiębiorczości społecznej. Dzisiaj idziemy krok dalej i 30 października wchodzi w życie ustawa o ekonomii społecznej. I tam jest kolejna odsłona, tak, że wprowadza się typ przedsiębiorstwa społecznego już całkowicie usługowego, tak, w obszarze usług społecznych. Myślę, że to jest dla nas bardzo duża szansa po to, żeby ten potencjał wzmacniać. A jeszcze a propos samego łączenia usług czy sieciowania usług. Myśmy pokazali w tym projekcie, o którym tutaj była mowa, że absolutnie jest na to bardzo duże zapotrzebowanie. Tylko często barierą jest to, co tutaj pan profesor powiedział, że nie ma świadomości w ogóle usług społecznych, wśród decydentów, samorządów, już nie mówiąc o mieszkańcach. Ludzie często nie wyobrażają sobie, co to jest ta usługa społeczna. Kojarzą pomoc społeczną, kojarzą system zdrowia, ale samo pojęcie usługi społecznej czy jakichś zintegrowanych usług w ogóle nie o tym nie rozmawialiśmy występuje. Wczoraj, kiedy pokazywaliśmy wyniki raportu i kiedy wyraźnie mówiliśmy, że organizatorzy społeczności lokalnej, których zadaniem jest właśnie sieciowanie, budowanie partnerstwa i współdziałanie, przede wszystkim informują głównie o tym, czym są CUS-y i zajmują się tą stroną taką mówienia o usługach i tak dalej. Przechodzimy do kultury. Czy kultura potrzebuje integracji w ramach centrów usług społecznych? Tak zostało wpisane, tak jak i sport, i turystyka, kultura fizyczna, ale i kultura. Czy ja bym, panie profesor, odwrócił to pytanie i nie pytał o to, czy kultura potrzebuje, tylko czy CUS-y potrzebują kultury. Kultury, tak jest. Ponieważ z usługami społecznymi jest tak, że jak wynika z naszych refleksji tutaj i rozmów,
problem znaczeniowy, językowy. Tak? Być może słowo usługa nie do końca wyjaśnia to, czym się zajmujemy. Ja bardzo się cieszę, że kultura została wpisana do tych wszystkich kilkunastu obszarów usług społecznych. Nie wiem, czy moi koledzy z kultury to rozumieją, czy ci, którzy pracują w kulturze, że to jest usługa społeczna. My, pracując w kulturze, odżegnujemy się od słów typu, że kultura to produkt, że kultura to usługa, bo nie chcemy tego opisywać. Tak? Trudno by było i też nie, z drugiej strony być może centra usług społecznych zamawiają usługę kultury w najprostszy sposób, czyli kupują bilet do teatru, tak? Bo to jest coś namacalnego. Kultura jest, ja jestem za definicją kultury profesora Pietraszki, to jest sposób życia podług wartości. To jest tworzenie pewnego rodzaju pobudzanie, tworzenie czy utrzymywanie, zakorzenianie pewnej przestrzeni znaczeń. Kultura ma prawo mówić o wielu sprawach społecznych, ma prawo je podejmować, ma prawo je, brzydko powiem, załatwiać, tak, używając języka metaforycznego, używając języka symboliki, używając tekstów kultury, które są w obiegu, wprowadzać te teksty kultury. Kultura może się bardzo przydać do tego, żeby wyjaśniać wszystkie trudne sprawy, z którymi mamy do czynienia w całym sektorze społecznym. Kultura powinna być angażowana, czy ludzie kultury powinni być angażowani przez tych, którzy zamawiają planowanie strategiczne, tych, którzy potrzebują wzmocnienia, czy wyjaśnienia, czy jakiegoś planowania przestrzennego, czy inwestycji, czy różnych rozwiązań politycznych, czy rozwiązań finansowych. To kultura się tu bardzo może przydać. Ludzie w kulturze dzisiaj nie zajmują się wyłącznie produkcją spektakli i uczeniem dzieci tańczyć, ale potrafią pracować na celach, potrafią diagnozować swoje otoczenie, już się tego nauczyli, potrafią myśleć strategicznie i widzieć otoczenie bardzo szeroko i silosowe podejście do różnych spraw powoduje, że niechętnie wchodzą w niezaproszeni do relacji z innymi usługodawcami. Tak? Jasne. I o tym usług zaproszeniu w drugiej odsłonie, a teraz jeśli pozwolicie, to pochwalcie się tym, jakie macie sukcesy i porażki, czy jak z perspektywy właśnie tego myślenia przez Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, obserwatora tego, co się dzieje w środowiskach lokalnych, widać to, te sukcesy i ewentualnie porażki prowadzonej integracji. I zacznę i poproszę Natalię tutaj obok mnie siedzącą, która ma takie ogromnie duże doświadczenie, Marawicz, ciągle pokazujemy, jak wy to wszystko robicie, ale przecież nie zawsze są sukcesy, bo chyba jednak są i porażki. Ale najpierw sukcesy, a potem gdzie są te słabe strony tego współdziałania środowiskowego. Dobrze, to zaczniemy od tego jeszcze, że my mamy tą współpracę na trzech płaszczyznach. Mamy i kontraktowanie usług społecznych, i zlecanie usług w ramach pożytku, i też na zasadzie porozumień i partnerstwa. Współpraca najczęściej z sektorem prywatnym odbywa się na zasadzie zakupu od nich usług, ale też mamy z nimi oprócz tego zawarte porozumienia o współpracy, gdzie oni informują nas właśnie o dostępnych przez siebie usługach. I w przypadku, kiedy mieszkaniec przychodzi do naszej gminy, tutaj robiliśmy to tak fachowo, w sumie, że podeszliśmy do problemu, podczas diagnozy wyszedł nam taki problem, że często osoba po pobycie w szpitalu wraca do domu i nikt w domu nie potrafi zająć się tą osobą. Co my teraz mamy zrobić? Najczęściej był telefon do ośrodka pomocy społecznej, obstawmy usługi opiekuńcze. Okazało się, że szpital podpowiedział nam, że możemy zrobić taką fajną usługę, bo ich pielęgniarki są gotowe wejść w środowisko i pokazać członkom rodziny, jak się zająć taką osobą.
My mieliśmy środki, żeby zatrudnić fizjoterapeutów. Mamy wypożyczalnię sprzętu i sprzęt i fizjoterapeuta mógł też wejść, wzmocnić tę osobę pod kątem sprawności ruchowej, dodatkowo użyczyć jej sprzęt i takim oto sposobem osoba została w środowisku lokalnym. My współpracujemy ze szpitalem. Jeżeli ktoś jest na oddziale, na przykład interny, no to kadra szpitala rozdaje naszą ulotkę, informuje o tym, że pójdzie pan do CUS-u i dostanie kompleksowe wsparcie. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, nawiązaliśmy też współpracę ze studentami medycyny 6 roku, bo mieliśmy właśnie odzew od osób starszych, że nie wiedzą, jak to jest z tym zażywaniem leków. Lekarze rodzinni zgłaszali nam informacje podczas diagnozy, że seniorzy przyjmują 10 tysięcy takich samych leków. Szkoła specjalna, która też z nami współpracuje, informowała o nieplanowanych ciążach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Studenci 6 roku medycyny bardzo chętnie weszli w współpracę i świadczą edukację zdrowotną. Nie leczymy, tylko informujemy, co robić, żeby nie było takich problemów. I to jest wspólny sukces i szkoły specjalnej, i właśnie służby zdrowia, myślę, i Centrum Usług Społecznych. Nigdy wcześniej tego nie było. Współpracujemy z kulturą, która uważam, że jest skarbem i niektórych usług w ogóle by nie było, gdyby nie kultura. Bo okazało się, że w gminie cały czas jest problem z młodzieżą. Nie ma jakiejś konkretnej oferty. My jako coś możemy zorganizować, ale wszystkiego sami nie jesteśmy w stanie i nie chcemy, bo nie mamy tych kompetencji. Muzeum angażuje się w realizację wypoczynku dla dzieci. W ramach CUS-u zleciliśmy organizacji pozarządowej prowadzenie Akademii Dzieci i Młodzieży. Dyrektor Domu Kultury daje wspaniałą kadrę, dyrektor biblioteki też, którzy prowadzą terapię, udostępniają nam salę, prowadzą różne seanse, włączają się w prowadzenie wydarzeń dużych gminnych typu targi aktywnego mieszkańca. Na klubach seniora my mieliśmy środki na prowadzenie stricte zajęć dla seniorów, ale nie było mowy o zwiększeniu na przykład dostępu do kultury. Tak samo w klubie dla osób chorych psychicznie. Dzięki temu, że współpracujemy z Domem Kultury, to też właśnie i muzeum, i Dom Kultury pomaga nam w zorganizowaniu różnych przedsięwzięć. Jeżeli mamy tylko możliwość, to oczywiście też im to zlecamy i finansujemy. Współpracujemy też z partnerami, gdzie porozumienie zostało zawarte niestety formalnie na papierze. I ta współpraca opiera się tylko do tego, że podają nam informacje o dostępnych usługach, ale jeszcze ciężko jest im znaleźć cel tej takiej ogólnej współpracy, bo doszukują się teraz takich dużych sukcesów. Bardzo dobrze też współpracuje się z Urzędem Pracy. Wróciliśmy do tego na zasadzie Klubu Integracji Społecznej. To jest wspaniała usługa. Nasi pracownicy socjalni, którzy rewelacyjnie uważam, że odnaleźli się w CUS-ach, oni się wreszcie czują tacy docenieni. Mówią, że teraz gdziekolwiek dzwonią, to każdy wie, że oni są z CUS-u, mają te większe kompetencje, pracują narzędziami nie tylko w formie kontraktu socjalnego, ale też mają te narzędzia w postaci usług. Współpracują z naszymi kipusami. Jak na przykład ktoś trafi do klubu integracji, potrzebuje i pracy socjalnej, i psychologa, i urzędu pracy, to ten pracownik socjalny to jest taki lider, który kompleksowo może w karcie pracy socjalnej wpisać cały pakiet tych usług. Ja uważam, że asystenci rodziny też dużo lepiej funkcjonują w CUS-ach, bo lepiej współpracuje się z sądami, właśnie ze szkołami. Asystenci to nie są osoby, które mają właśnie odbierać dzieci i robić tam najgorszą robotę, tylko oni uczą rodziny, jak lepiej funkcjonować. Są wspaniali ludzie, jak pracownicy socjalni. I dla mnie osobiście Centrum Usług Społecznych jest właśnie szansą, żeby pokazać, że te zawody samopomocowe robią tyle dobrych rzeczy, tylko my cały czas mówimy o tym złym, co się dzieje. Zapominamy o tym, co oni robią na co dzień i jak to wszystko funkcjonuje. Dobrze, ale ja cały czas zapytam, a gdzie jeszcze coś jest do naprawienia, co nie wychodzi? Do naprawienia. Może nie wszystkie rzeczy powinny być tak bardzo sformalizowane, bo niektórzy partnerzy nie chcą porozumień na zasadzie zawartych pisemnie, na przykład porozumień o współpracy, bo boją się, że my będziemy wchodzić w ich kompetencje i też nie każdy do końca właśnie z partnerów świadczących usługi społeczne rozumie tą ideę usług społecznych. Na początku mieliśmy właśnie problemy. Tak, to trzeba też doprecyzować, że to jest współpraca, a nie zabieranie sobie kompetencji, a niektórzy też mają obawy, że ich tak jakby instytucja zostanie zlikwidowana, bo CUS przejmie tak jakby monopol na wszystkie usługi społeczne. Zabieram teraz mikrofon, bo już właśnie idziemy w stronę 3. Zapytam panów z kultury i spółdzielni socjalnej, czy jest takie niebezpieczeństwo, czy w kulturze myśli się o tym, że centra usług społecznych wchodzą w ten obszar kultury, zabierają ten obszar działalności, który jest przypisany wyłącznie kulturze?
No niestety tak, ponieważ jeśli oficjalnie powstały wytyczne do przygotowywania lokalnych strategii deinstytucjonalizacji, to jak to rozumie człowiek kultury? Będą nas deinstytucjonalizować, tak? Czyli będą sobie kupować usługi kultury na wolnym rynku, a my przestaniemy być potrzebni, ponieważ tylko biblioteka jest obowiązkowym zadaniem gminy i musi być prowadzona, a dom kultury nie musi. I wiele domów kultury już postawiono w stan zamknięcia czy likwidacji po pandemii szczególnie albo w trakcie, ponieważ okazało się, że można kulturę prowadzić bez. My w kulturze czujemy pewne niebezpieczeństwo i właściwie nasze środowisko próbuje tłumaczyć kolegom, że nie ma strachu, że to jest raczej dla nas ogromna szansa, żeby współdziałać, żeby właśnie być komplementarnym elementem całego systemu usług społecznych. Natomiast trochę się obawiamy, szczególnie w sytuacji, kiedy boimy się totalnego kryzysu finansów publicznych i tego, że kultura będzie na samym końcu potrzeb i że pierwszą rzeczą, jaką zostanie, będzie pierwszą usługą, jaka zostanie skreślona. Tego się obawiamy. Chroniła nas do tej pory ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, a teraz pojawia się jakby druga ścieżka finansowania ze środków publicznych usług kultury. To oczywiście jest do wyjaśnienia i do nauczenia się, że to my mamy być potrzebni CUS-om, że my, ludzie kultury, mamy takie kompetencje, my jesteśmy ekspertami od organizacji, od produkcji, ale również od animacji, od refleksji. Czego dowodem jest to, co się dzieje w Rawiczu i przed chwilą nam tu koleżanka o tym pięknie powiedziała. A teraz, panie Zbigniewie, czy spółdzielnie socjalne też się tak pięknie wpisują w CUS-y? Zdecydowanie tak i z perspektywy sektora ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej CUS powinien być w każdej gminie, bądź w każdym powiecie. Tak. Tego byśmy chcieli, dlatego że CUS-y są naturalnym partnerem naszego sektora. Przedsiębiorstwa społeczne są tworzone w różnych celach, ale duża część świadczy usługi społeczne. Świadczyła przed CUS-ami, kiedy powstały pierwsze CUS-y, również te przedsiębiorstwa społeczne te usługi świadczyły. Myślę, że ci partnerzy, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, podmioty ekonomii społecznej w bardzo naturalny sposób doszli do porozumienia tam, gdzie te CUS-y są. Jest ich kilkadziesiąt. W naszym subregionie konińskim, w którym prowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, są dwa centra usług społecznych i obydwa są obsługiwane przez spółdzielnie socjalne. Są to spółdzielnie utworzone przez lokalne samorządy, powiat i gminy. I w rewelacyjny sposób ci partnerzy zobaczyli od początku, że da się te usługi świadczyć w bardzo wysokiej jakości. Właśnie te przedsiębiorstwa społeczne te usługi świadczą. Co było ciekawe, no wydarzyły się dwie rzeczy jeszcze w tak zwanym międzyczasie. Pierwsze to my prowadzimy właśnie taki projekt, nazywamy go w skrócie Wiązki Usług Społecznych. Myśmy trochę od drugiej strony wyszli, to znaczy jest przedsiębiorstwo społeczne i ono łączy trzy usługi społeczne. I tutaj naturalnym partnerem są właśnie CUS-y, ponieważ to CUS-y nam pokazały, jakie te usługi społeczne mogą być łączone. Tam muszą być co najmniej trzy usługi społeczne. Właściwie samo to przedsiębiorstwo społeczne razem z samorządem wybiera sobie, jakie te usługi mają być. I to prowadzimy w 50 samorządach. I to jest bardzo dobry przykład tego, że da się te usługi sieciować. Oczywiście zmagamy się, bo też powiem, co jest zagrożeniem. Zmagamy się z tym, że po zakończeniu takiego testowania
no, brakuje środków często samorządom po to, żeby utrzymać dalej te usługi tak utrzymać. Tak samo w przypadku CUS-ów. Tak? Spółdzielnie, które realizują usługi na rzecz CUS-ów, również się tego obawiają. Tak? Co się stanie w momencie, kiedy te projekty się zakończą. I co jest ważne, jest bardzo mała świadomość możliwości zamawiania usług społecznych w przedsiębiorstwach społecznych, w podmiotach ekonomii społecznej, wśród tych osób, które o tym decydują. Mało osób wie, że są specjalne tryby zamówień społecznie odpowiedzialnych i tu byśmy chcieli, żeby to zdecydowanie wzrosło. Tak. I to też jest zadanie dla CUS-ów, żeby upowszechniać tego rodzaju działania. Tryby. I to jest moje pytanie do kolegi Bohdana, który przecież działa w centrach aktywności lokalnej. I jakbyś mógł kontynuować to, o czym zacząłeś mówić. Co zrobić, żeby jednak się ta współpraca, koordynacja udawała? Jak to się dzieje, że to się udaje, a kiedy jednak zdecydowanie nie? Czy też co jest zagrożeniem, że się nie udaje? Tak bym powiedział, że ja jestem zwolennikiem planowania idealistycznego. Myślę, że też takich idealistów w CUS-ach jest bardzo wielu. No i jak można połączyć, tak, żeby były różne usługi, te wszystkie kultura, sport, turystyka, pomoc społeczna i tak dalej, żeby różne placówki to razem świadczyły, żeby byli wolontariusze, rodzina, społeczność lokalna, wszystko po prostu integrowane i wszyscy się jeszcze lubili. No i jest na przykład taka metoda, która nazywa się Community Circle, kręgi wsparcia. I one w Polsce też się zadomiały. Ja tutaj z profesorem Rymszą, my jesteśmy zaangażowani w rozwój kręgu wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale ja na przykład teraz zacząłem pracę nad zastosowaniem tej metody do kręgu wsparcia dla osób z zaburzeniami neuropoznawczymi, czyli ludzi starszych, którzy wchodzą na ścieżkę otępienia, Alzheimer i okazuje się, że no i tam potrzeba mnóstwa różnych usług i tak dalej. I to jest wielkie wyzwanie i jest więcej takich tematów. No i teraz na czym to polega? I okazuje się, no bo pilotaż tych kręgów wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną był, dzieje się i to się sprawdziło. To nie jest tak, że ktoś to wymyślił i ma metodę i tam uczy na sali szkoleniowej o tym, tylko to działa. Na przykład w CUS-ie w Goleniowie, więc w CUS-ie działa. Na czym to polega? Na tym polega to, że wykorzystuje, tam spoiwem jest właśnie metoda organizowania społeczności lokalnej, o to tutaj też chodzi, że animator jakby włącza wokół osoby z niepełnosprawnością, ale to może być też z chorobą Alzheimera osoba i inna, tworzy krąg ludzi, którzy, krąg specjalistów, jest tam pedagog, psycholog, lekarz bywa, ale też jest w tym samym kręgu ten rodzina, przyjaciele, sąsiad, pani z poczty, pan z banku. Jest to 15 osób, 20. Krąg ludzi, a jest też krąg instytucji. Warsztat terapii, tam mieszkanie chronione, szkoła i tak dalej. I teraz mamy dwa systemy, instytucjonalny, ludzi. Ludzie, instytucje oczywiste, pomocowe i nieoczywiste, pan, bank, poczta, urząd i tak dalej. I to system formalny i nieformalny, to na siebie zachodzi. Ci ludzie się spotykają też nieformalnie przy ognisku i tak dalej. I w środku jest ta osoba, która wymaga wsparcia i ona jest w środowisku, zostaje w swoim mieszkaniu. Umierają rodzice, a ona zostaje, bo ma ten krąg. Ten krąg działa. On jest trochę instytucjonalny, on jest zarządzany na przykład w CUS-ie, a jednocześnie jest nieformalny, bo no i to jest możliwe. I ludzie, tak jak dzisiaj profesor dr Balicki mówił dzisiaj, że no najważniejsze są relacje i tam są, to jest oparte o relacje, ale jednocześnie są też takie czynniki wspierające, formalne, instytucjonalne. To nie jest tylko krąg wolontariuszy, którzy dziś są, jutro może ich nie być, to razem działa i to się przenika. I, no i nie jest to łatwe, ale bywają też takie po prostu cuda, że w tym jest właśnie ktoś z urzędu, że jest lekarz i on, że ma czas, on przyjdzie, bo ja jak organizuję spotkania takie integracyjne usług, no to wiadomo, że nauczyciele no, w godzinach pracy to przyjdzie, ale lekarz nigdy nie przyjdzie, nie ma czasu.
tak jakbym ja miał czas i tak dalej, i tak dalej. Najtrudniejsze zresztą nawiasem na spotkania zawsze są, jak prowadziłem, to właśnie jak są lekarze. Czy ja się nasłuchałem o tej rehabilitacji społecznej, polskiej szkole rehabilitacji, to już nie wiem, kto tyle wysłuchał. A potem się okazało, że to taki public management lat 90., kontrakty i tak dalej. Dobra, ale to bym tutaj... W każdym razie, kręgi wsparcia, lokalne kręgi, to jest po prostu fajna metoda, która naprawdę może pointegrować te wszystkie te czynniki w jakby naturalnym środowisku, blisko człowieka i z tym człowiekiem w środku. Że nie tracimy, jeżeli nie mamy tabelki w Excelu, że tam ileś usług przydzielamy komuś, monitorujemy to, tylko po prostu ludzie siadają, no i nie mogą tutaj pisma do siebie wysłać. Oczywiście jak trzeba, to trzeba wysłać, ale oni rozmawiają. I trzeba być człowiekiem w tym momencie. No mhm. to działa. To jest dobra metoda, naprawdę rekomenduję. Tak, przypominam sobie, proszę Państwa, parę lat temu w Szczecinie postanowiliśmy zrobić taką właśnie osieciowanie, taką grupę wsparcia wszystkich instytucji zaangażowanych w działania pomocowe. Zaprosiliśmy wszystkich na takie spotkanie, żeby wymienić się adresami, żeby się bezpośrednio poznali, żeby pielęgniarka środowiskowa poznała pracownika socjalnego, pracownik socjalny, nauczyciela ze szkoły, pedagoga i tak dalej. Wszystkich zaprosiliśmy na jedną godzinę do instytucji. Przyszli wszyscy bardzo ochoczo, bo myśleli, że my mamy pieniądze i będziemy rozdzielać pieniądze na działanie. Kiedy okazało się, że chodziło o to, żeby się poznali i żeby zbudowali sobie sieć, płaszczyznę, porozumienia i żeby wymienić się adresami, że my takie listy porobimy, to połowa z nich od razu wyszła, a na kolejne spotkanie przyszły 3 osoby. I to jest to, o czym mówi idealistycznie tutaj kolega, to jest budowanie pewnej kultury socjalnej w środowiskach lokalnych, kultury socjalnej, która jest zderzeniem świata, wsparcia, tego działania każdego, powinności każdego człowieka w stosunkach, działaniach pomocowych i instytucjonalnego działania. I to zderzenie tych dwóch światów, tego etosu opiekuńczego, który powinien być w człowieku, z działaniem instytucjonalnym tworzy kulturę socjalną danego środowiska. No właśnie, a jak to wszystko wygląda z perspektywy regionalnych ośrodków polityki społecznej, z którymi my w CUS-ach łączymy ogromnie dużo nadzieje, bo przecież prowadzicie szkolenia, oglądacie te CUS-y z tej perspektywy takiej, jak to tam się u nich dzieje. Jak jest? Gdzie są tam te sukcesy tych CUS-ów? Czym można upatrywać te sukcesy, a z czym jednak, na co musimy zwrócić uwagę, aby to działało lepiej? Ja o porażkach nie będę mówić, bo ich moja nie ma. Koleżanka opowiedziała, jak działa CUS w Rawiczu. Kolega z Wielkopolski też powiedział, jak działają podmioty ekonomii społecznej. Więc jakby na ten moment nie możemy mówić o porażkach. Bardziej chciałabym się skupić na takiej perspektywie i na refleksji, co dalej po pilotażu, bo jak Państwo wiecie, większość centrów usług społecznych funkcjonuje w ramach pilotażu i w ramach dodatkowych środków. Jest to projekt współfinansowany ze środków unijnych i dzisiaj już wiele może nie wiem, czy wiele, bo mamy ich 6, ale dochodzą do nas takie głosy, co dalej? Co dalej z usługami, które uruchomiliśmy w centrach? I też tak jest, że mówi się, że obecnie funkcjonujące centra usług społecznych uruchomiły nowe usługi. Co będzie z tymi nowymi usługami po zakończeniu projektów? I patrząc z perspektywy tak trochę instytucji, która niedawno powstała, to myślę, że każda instytucja powinna mieć no, taki stabilny sposób finansowania. I tutaj jakby oczekujemy dodatkowych środków, które najpewniej po pilotażach się skończą. I jest rzeczywiście coś takiego, że myśli się o centrach jako o instytucjach, które zabierają coś. Myślę, że jeszcze brakuje nam takiego spojrzenia, że centra usług społecznych w społeczności lokalnej to jest inny sposób programowania,
koordynowania, zarządzania, ale również na usługi w centrach usług społecznych będzie się, myślę, że w przyszłości składać budżet gminy, ten, który jest. Tylko sprawa polega na tym, abyśmy się widzieli, abyśmy się w gminie znali, wiedzieli, jakimi budżetami dysponujemy i na bazie centrów usług społecznych to skoordynować. I to jest jedna sprawa, którą, no, na którą trzeba zwrócić uwagę. I z tego wypływa kolejna sprawa, bo regionalne ośrodki, nawet jeszcze przed możliwością finansowania tego ze środków unijnych, zorganizowały wiele szkoleń, żeby przeszkolić kadrę, która mogłaby być potencjalnie w CUS-ach. I tak rzeczywiście się u nas stało. Dzisiaj mamy możliwość jeszcze szkolenia dodatkowych usług w ramach projektu. Ale już też zauważamy, że ludzie, którzy są po tych szkoleniach, mówią nam, że potrzebują jeszcze innych kompetencji, innej wiedzy, właśnie związanej bardziej z tymi kompetencjami zarządczymi. Bo to jest bardzo istotne w kontekście funkcjonowania takiej jednostki. Kolejną sprawą też, która gdzieś tam się pojawia, to potrzeba takiego superwizowania ludzi, którzy podjęli pracę w centrach. Też do nas, ponieważ jesteśmy tym regionalnym ośrodkiem polityki społecznej, który zatrudnia superwizora pracy socjalnej, generalnie superwizora, to też wiemy, jakie jest zapotrzebowanie na tą superwizję. Więc świadczymy ją, ale wiemy, że to jest jeszcze za mało. To na pewno z punktu widzenia samorządu województwa, to tak to widzimy. Tak, bardzo dziękuję. Myślę, że o superwizji to już mówimy drugi dzień. To już się tak utrwali wszystkim, że ta superwizja jest potrzebna, że sami ją sobie za chwilę tu będziemy robili. Natomiast zwróciła koleżanka uwagę na dwa aspekty. Kształcenie jednak kadry zarządzającej, która musi spowodować, aby wszyscy się widzieli w danym środowisku i zrozumieli, jaki jest potencjał, znaczenie, jak wiele może wszyscy wnieść. A ja muszę, proszę Państwa, dodać jeszcze, że już słyszałam nawet w kuluarach, że niektórzy mówią, że w gminach to najbardziej trzeba rozmawiać ze skarbnikami gminy i z sekretarzem gminy, żeby on zrozumiał, na czym polega usługa. I dlaczego ważne są centra usług społecznych, żeby rzeczywiście dalej to mogło pięknie wszystko funkcjonować. Chociaż przyznacie chyba Państwo tutaj, że właśnie spółdzielnie socjalne pokazują, że jest optymistycznie, o czym mówi kolega Bogdan, dlatego że w dalszym ciągu, nawet jak już powiedzmy, nie byłoby tego finansowania, to ludzie się organizują w spółdzielniach socjalnych i różnych innych działaniach, więc dalej będzie wszystko mogło funkcjonować. Oczywiście, a ja bym chciał jeszcze dodać do tego i zwrócić szczególną uwagę na budowanie zaufania i długotrwałych relacji, ponieważ to owocuje w czasach kryzysu. A jak wiemy, jesteśmy w kryzysie już od 2 lat, bo jest pandemia. Mhm. Okazało się, że tam, gdzie są silne podmioty ekonomii społecznej, one mogą szybko, w takich momentach trudnych, szybko podjąć współpracę przy realizacji usług społecznych właśnie z samorządem. Tak? Nie mówimy tutaj o tym, już że planuje wiemy, się coś... Bo również wczoraj nie było cię, Zbigniewie, na naszym spotkaniu, ale wczoraj wyraźnie powiedzieliśmy, że gdzie CUS-y pięknie funkcjonują, tam, gdzie jest silne, są podmioty właśnie ludzi zaangażowanych, zdeterminowanych do działania. To była pierwsza odsłona. Teraz my tu ustawiamy się w kierunku pytań ze strony Państwa. Chętnie udzielimy odpowiedzi. Ale też mogą być dzielenie się jakimiś swoimi uwagami w sferze właśnie współpracy z kulturą, ale i ze sportem. Wczoraj dodam tylko taką uwagę. Też jeden z panów mówi do mnie, proszę pani, kultura fizyczna. W szkole, do którego chodzi moje dziecko, jest oferta różnych zajęć sportowych.
Wszystko drogo i płatnie. Dzieci biedniejsze nie mają żadnych szans, żeby się zapisać na którąkolwiek z sekcji, bo wszystko się prywatyzuje. Prywatyzuje, o czym kolega powiedział również i w kulturze. W CUS-ach ma tego nie być, prawda? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani profesor. Monika Piotrowska, Centrum Usług Społecznych Gminy Czanków. Ja przede wszystkim bardzo chciałam serdecznie podziękować za ten panel, ponieważ widzę silną reprezentację Wielkopolski, a jak, skoro jestem z Wielkopolski, to wiadomo, że jest mi ona bardzo bliska. Przez chwilkę poczułam się jak u siebie, także bardzo dziękuję. Ja może nie w kontekście pytań, ale bardziej refleksji. Może zacznę od lewej strony, od kultury. Chcę powiedzieć, że gmina Czanków to jest taka gmina, być może jedna z niewielu, ale taka gmina, w której nie ma gminnego ośrodka kultury. I muszę powiedzieć, to, że ta przestrzeń związana z kulturą została wpisana do ustawy, to troszeczkę takie błogosławieństwo dla naszej gminy, dlatego że to dało nam dużą przestrzeń. My zaczęliśmy, podjęliśmy działania związane z, właśnie z organizowaniem różnego rodzaju działalności kulturalnej w naszej gminie. I co chcę powiedzieć, że nasza gmina jest też troszeczkę taką wyjątkową gminą. My jesteśmy gminą wiejską, sąsiadującą z gminą miejską Czanków, gdzie prężnie bardzo działa Miejskie Centrum Kultury. I to właśnie ono i podejście pana dyrektora, taka otwartość spowodowała, że my bardzo dobrze ze sobą współpracujemy. Nie byliśmy potraktowani jako konkurencja, a wręcz odwrotnie. I chcę właśnie, dlaczego o tym mówię? Bo chcę uspokoić, że my nie jesteśmy konkurencją, my jesteśmy partnerami i naprawdę możemy to robić w sposób bardzo dobry i bardzo dobrze się uzupełniać. Jeżeli chodzi o ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, to też ja chciałam podziękować i powiedzieć, że specjaliści zatrudnieni w ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej, oni też stanowią dla nas ogromne wsparcie. I właśnie ten potencjał, który jest zbudowany w środowisku właśnie ze specjalistami i doradcami z OWES-u, powoduje, że my, Centrum Usług Społecznych, ma ogromny potencjał. Potencjał zbudowany właśnie w środowisku w postaci spółdzielni socjalnych, w postaci centrów integracji społecznej. Nasze Centrum Usług Społecznych współpracuje z dwoma spółdzielniami socjalnymi, spółdzielnią socjalną osób prawnych i ze spółdzielnią socjalną osób fizycznych i też z Centrum Integracji Społecznej, gdzie od wielu lat już realizujemy usługę reintegracji zawodowej i społecznej. I właśnie to ośrodki wsparcia ekonomii społecznej są też takim bardzo ważnym i myślę, że silnym partnerem dla właśnie Centrów Usług Społecznych. Patrzę tutaj na pana profesora Skrzypczaka, któremu też chciałam bardzo podziękować za wieloletnią działalność w zakresie też animowania i też prowadzenia tych wszystkich szkoleń, do których nawiązał pan profesor, w zakresie organizowania środowiska lokalnego i animacji społecznej. Dlatego, że pracownicy socjalni już wiele lat wstecz byli przygotowywani do tej roli, którą dzisiaj pełni organizator społeczności lokalnej. I to też jest kolejna przestrzeń, która też stała się taką przestrzenią, właśnie będącą dla nas właśnie wielkim partnerstwem. Podziękowania również dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Wielkopolsce, bo muszę państwu powiedzieć, że właśnie nasz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, jeszcze kiedy naprawdę nie wiedzieliśmy do końca, w jaki sposób będą organizowane szkolenia w zakresie specjalizacji, właśnie wyszedł naprzeciw też tej zmianie. Bardzo jest otwarty i też bardzo nas wspierał i bardzo dziękujemy za superwizję, z której też korzystamy. I też chciałam podziękować koleżance Natalii Purgacz, która się bardzo denerwowała. Natalia, naprawdę świetne wystąpienie, za naprawdę dobrą praktykę. Myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy się wzajemnie od siebie uczyli i inspirowali. Bardzo dziękuję. Tak, bardzo dziękuję. Spłynął tutaj deszcz pięknych podziękowań. Bardzo pani dziękuję. I tak to miało być. Tu rzeczywiście są osoby z praktyki, które dzielą się swoimi uwagami. Bardzo proszę. Dzień dobry, ja prowadzę Fundację dla Rozwoju. Jestem z Częstochowy i działam w takich różnych partnerstwach, gdzie świadczymy właśnie usługi społeczne na rzecz społeczności lokalnych. Nie mamy swojego CUS-u i tutaj chciałam jakby wrzucić trochę do tego całego koszyka, bo wiem, że będzie bardzo dużo gmin, które w ogóle nie będą zainteresowane CUS-ami. I co z tego, że będziemy sobie opowiadać, że
jest fajnie mieć CUS, że to jest potrzebne, bo tak jak moja fundacja kooperuje z 15 partnerami w zakresie usług społecznych. Między innymi prowadzimy specjalistyczną poradnię rodzinną z organizatorem pieczy zastępczej. Prowadzimy specjalistyczną poradnię dla seniorów. Prowadzimy klub seniora dla 85 osób. Nie robimy tego sami, robimy to w kooperacji z innymi organizacjami pozarządowymi. I chciałam tylko wrzucić osobom, które się zajmują i pracują przy ustawach, bo może warto byłoby pomyśleć jako inna alternatywa, jeżeli jest silna organizacja pozarządowa, bo wiem, że nie ma takiej możliwości w ustawie i ustawa takich możliwości nie przewiduje, żeby CUS prowadziła organizacja pozarządowa przy partnerstwie samorządowym bądź też ośrodka pomocy społecznej, dlatego że znam subregion północny województwa śląskiego, znam trochę województwo, bo ja też wywodzę się z OWES-u i wywodzę się z REWS-u. Pracuję w tym sektorze już bardzo długo i dużo animowaliśmy różnych działań. I to, co pani powiedziała, co się stanie, jeśli pilotaże się skończą. Ja tych pilotaży już przeżyłam w obszarze EFS-u bardzo dużo. I one kończą projekt i kończy się wsparcie i kończą się świetne pomysły, tak samo jak się kończą na przykład dzielnicowe centra aktywności. Myśmy dużo tego zrobili, prawda? A potem kończy się projekt i kończy się coś pięknego, ludzie się przyzwyczają, bo tak będzie z CUS-ami, że ludzie się przyzwyczają do trochę innej formy świadczenia usług. Do nas też przychodzą osoby, które wychodzą ze szpitali, przychodzą do naszego klubu mieszkańca i mówią: pani Marto, moja mama wychodzi ze szpitala, ja pracuję, mój brat pracuje, co ja mogę zrobić, tak? I taka jest funkcja. I jako organizacja pozarządowa ja wiem, do kogo ich skierować. Tylko tak chciałam zwrócić uwagę, że te idee są bardzo piękne i ta oddolność pomocniczości też jest piękna. Mamy u siebie tutaj, mamy i psychologów, psychiatrów, i mamy psychoterapeutów. My mamy te zawody pomocowe i mamy te osoby, które świadczą pomoc. Tylko co jeśli samorząd nie do końca ma koncepcję strategiczną? No i to jest rola organizacji pozarządowych, bo już właściwie jesteście quasi CUS-em, to jeszcze jak przekonacie skarbnika i prezydenta, burmistrza, Powiem pani, że Częstochowa się przymierza. No nie wiem, czy się przymierza. Tak, wczoraj słyszałem. No nie wiem, czy się przymierza. Ostrożnie. Ale rozumiemy, że jeśli się już przymierzy, to partnera bardzo mocnego, silnego ma. Znaczy, Marcie, chodziło o to, czy jest możliwość zmiany odwrócić w ustawie, żeby nie tylko OPS mógł się przekształcić, tylko żeby organizacja pozarządowa mogła prowadzić CUS. Ależ Izo, zrozumieliśmy. Bardzo dokładnie zrozumieliśmy, o co chodzi oczywiście, ale dziękuję za to dopowiedzenie. Czy ktoś jeszcze ma nieodpartą potrzebę podzielenia się? Bardzo to proszę. Śmiało. Pewnie, ale jeszcze czekam, bo jeszcze może z sali ktoś jeszcze. A jeśli nie, to rzeczywiście, jeśli państwo chcielibyście się jeszcze odnieść do tych głosów, za chwilę. Tutaj proszę bardzo, Natalia. Perspektywa po projekcie. Ja uważam, że akurat dobrym pomysłem było przekształcenie ośrodka pomocy społecznej, bo każdy dyrektor na koniec roku przygotowuje sprawozdanie z realizacji zadań z ośrodka pomocy społecznej. Teraz mamy diagnozę. W diagnozie wprost wychodzi, jakie są potrzeby w zakresie usług społecznych. My mamy też podpisane takie duże porozumienie na rzecz integracji i rozwoju wspólnoty samorządowej, gdzie mamy przedstawicieli zarówno jak i innych instytucji, to także Rady Osiedla, Sołtys, mieszkańców z poszczególnych kategorii grup osób i też uczestniczą w nim bardzo aktywnie nasi włodarze. Włodarze od samego początku wiedzą, jakie jest zapotrzebowanie na usługi. Zmieniła się ustawa o finansach publicznych, daje CUS-om możliwość ogłaszania konkursów ofert. Zawsze robiliśmy tak, że planując budżet na konkurs ofert, większość brał sport, a z działki pomocy społecznej najczęściej stowarzyszenia na takie funkcjonowanie statutowe. Teraz burmistrz ma diagnozę, widzi, że mieszkańcy chcą usług dla dzieci, że chcą alternatywy spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem kultury i możemy zupełnie inaczej zaplanować ten budżet. My mamy finansowanie do września, ale już zaplanowaliśmy sobie w ramach środków własnych właśnie kontynuację tych usług i nie mamy tutaj żadnych obaw.
Są też usługi takie jak na przykład pielęgniarka. No to jest typowa usługa, ja uważam, że z pomocy społecznej, usługa specjalistyczna, która ma na celu podniesienie stanu zdrowia. Nie wysyłamy ludzi do DPS-u, tylko pracujemy z nimi, żeby zostali w środowisku lokalnym. Mamy OSL-owca, który rozbuduje nam działania wspierające, wolontariuszy. Ja osobiście uważam, że w każdej szkole powinien być szkolny klub wolontariusza. Nam udało się taki sukces osiągnąć i młodzież bardzo chętnie angażuje się w wolontariat właśnie stały z osobami starszymi. Często dzieci czekają na przykład na dojazd do domu. Rodzice są zajęci pracą, tylko trzeba po prostu chcieć i rozmawiać. Ja chciałbym powiedzieć na przykład o tym, że znaczy dużą szansą mogą być CUS-y międzygminne, który żaden nie powstał do tej pory, a taki jeden CUS może objąć 8 gmin małych na przykład. Więc jak zrobimy 10 CUS-ów, to mamy 80 gmin. Natomiast ja popracowałem z takim partnerstwem i po prostu wypracowali nawet taki pewien model i trochę niektóre gminy, takie partnerstwa gmin stoją w takich blokach startowych i czekają na konkursy. Ja współpracuję ze Związkiem Miast Polskich i po prostu tam są po prostu gotowe partnerstwa, gdzie oni mają już wypracowaną jakby komunikację między sobą. To jest jedna uwaga. Druga to na przykład ta integracja usług. Dlaczego jej nie ma na poziomie gminnego programu usług społecznych? Tam są tylko usługi, które robi CUS. A dlaczego nie ma, które robią inne instytucje, które finansuje samorząd? W ogóle samorząd, ja starałem się o tym mówić, ale to jest jednak trochę za wcześnie, nie rozumieją tego, że robią usługi społeczne w gminie i że to może być w programie usług i to jest po prostu cała gminna strategia, to jest gminna strategia, to nie jest CUS-owa strategia przecież, tylko gminy. Ale to byłby ważny krok, żeby wprowadzić to w gminie, bo wtedy się zobaczy, że to jest w ogóle inna przestrzeń. No to myślę jest istotne wyzwanie. Tak, i kolega jeszcze chciał tutaj się odnieść. Ja mam pytanie, bo słuchając tego, o czym tutaj mówiliście, zastanawiam się, czy spotkaliście się kiedyś z takim czymś, że jakaś usługa, która jest potrzebna mieszkańcom, zdiagnozowaliście, ona się nie mieści w Centrum Usług Społecznych. Czy nie mieści się w tym katalogu, czy nie mieści się w projekcie, czy nie mieści się w tym jakby funkcjonowaniu. Czyli że jest potrzeba i czy jest realizowana usługa. Bo to przyszło mi do głowy, bo ja miałem coś takiego w czasie pandemii, kiedy my kupowaliśmy od przedsiębiorstw społecznych różne usługi. No i nasza instytucja zarządzająca powiedziała, że jedna z usług, pomimo tego, że my uważaliśmy, że ona jest potrzebna. Czyli co? To były konkretnie takie radiowe spoty, bo jedno z naszych przedsiębiorstw społecznych prowadzi radio, radiowe spoty, które mówiłyby, jak się zachowywać w czasie pandemii. Tam myć ręce, to wszystko wiemy. I nasza instytucja zarządzająca, która wiadomo, jakby jaki jest przepływ środków, stwierdziła, że to nie może być finansowane. To jest zbędny wydatek. To jest zbędny wydatek, ale że to nie jest usługa. Tak? Znaczy, że to nie jest usługa społeczna, czy usługa publiczna. I pytanie, czy są takie usługi, czy spotkaliście się z tym, tak? Bo oczywiście katalog usług społecznych się bardzo rozszerza, tak? Pośrednicząca, przepraszam. Kwestia projektowa, tak. Nie zgodziła się na usługi typowo związane ze zdrowiem, czyli na przykład wynagrodzenie dla lekarzy specjalistów. Na to zgody nie było. To finansujemy sobie z zadań własnych i nazywamy to edukacją zdrowotną. Ale tak, bo stwierdziliśmy, że jest potrzeba mieszkańców, musimy znaleźć swoje środki, trochę to obeszliśmy, pozaprojektowo. Tak. Mówiąc, nie ma takiej rury, której nie można odetkać. Powiem, że było zlecenie na działania wspierające uchodźców z Ukrainy, no i a wewnątrz tego dużego zlecenia były usługi fotograficzne na przykład, inne rzeczy, które były potrzebne i oczywiście usługa fotograficzna nie mieści się w katalogu usług, no ale była zlecana tak naprawdę. Jasne. Proszę Państwa, ja myślę, że wyczerpaliśmy tutaj, jakby jest pewien niedosyt, to bardzo dobrze. Bo to znaczy, że jeszcze coś następnego moglibyśmy o czymś jeszcze rozmawiać. Fajnie, jak jest niedosyt, niż jak jesteśmy już za bardzo zmęczeni. Ja jeszcze raz pięknie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tej dyskusji, która miała być
inspirująca dla nas wszystkich, co można, co jest możliwe, a co nie jest możliwe, czyli co się dzieje w tym świecie praktyki. Pozwólcie Państwo, że bardzo podziękuję jeszcze raz Natalii Purgacz według kolejności, jak siedzą tutaj koleżanki na fotelu z Centrum Usług Społecznych w Rawiszu. Można odnaleźć na stronie kontakt, można się dopytać, jak coś zrobić, jak widzimy. O, nawet zapraszają, więc proszę bardzo, wyjazdy studyjne są mile widziane. Bardzo pięknie dziękuję Barbarze Hała-Burdzin z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Pięknie dziękuję panu profesorowi Bogdanowi Skrzypczakowi, moim koledze, za takie cenne uwagi wszystkie. I bardzo dziękuję panu Zbigniewowi Prałatowi ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, eksperta od ekonomii społecznej, jak się okazuje, znakomitego. No i naszego cudownego gościa z strefy kultury, świata kultury, pana Marka Sztarka, który podtrzymuje nas w przekonaniu, że kultura jest potrzebna CUS-owi, absolutnie w CUS-ie jest miejsce dla działań w sferze kultury, ale i sportu, ale i turystyki i wszystkich innych 11 obszarów, które macie Państwo do dyspozycji. Bardzo jeszcze raz pięknie dziękuję wszystkim, pięknie Państwu dziękuję za tą cierpliwość, za czas, który nam poświęciliście. Czas jest zawsze najcenniejszą wartością, którą możemy komuś ofiarować, więc za Waszą obecność bardzo dziękuję, oddaję głos przewodniczącemu. Będziemy się przekrzykiwać. No. No to ja zacznę, ponieważ tutaj powinien zacząć oczywiście główna postać, czyli pan profesor. Ale tutaj coś mi działa? Działa. No to dobrze. To w takim razie oczywiście jeszcze raz też my też tu będziemy dziękować, też podziękujemy, ale jaki jest moim zdaniem wniosek, jakie były krótkie wnioski z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Jednak trzeba pamiętać, że z pierwszego panelu to głównie chodziło o pieniądze, prawda, że jednak fatalnie. Następnie chodziło o prestiż, że mamy, że to jest marny i że to też trzeba coś z tym zrobić, trzeba go budować. Potem, no potem następnym jeszcze ja tu mam bardzo dużo notatek, ale jest jeszcze na następnym panelu była rzecz, która chodzi o tę integrację, bo ta integracja objęła drugi i trzeci panel, prawda? No i w tej integracji żeśmy utknęli, w integracji tej zdrowotnej, bo okazało się, że niestety, ja tu mówię niestety, pan profesor Balicy, pan doktor Balicki jest tam, no jest tam, gdzie jest. I ja muszę powiedzieć, że ma rację oczywiście, że stała się rzecz bardzo zła i że teraz mamy duże problemy, ponieważ sprywatyzowało się wszystko i mamy problem wobec tego właśnie, że pielęgniarka przychodzi, żeby zamawiać usługę i mówią, że myśmy tutaj nie zakupili właśnie, jeszcze nic nie mamy jej. I niestety tutaj na przykład tutaj jest problem oczywiście nie, że ktoś się nie chce integrować, bo moim zdaniem te osoby opiekujące się rozmaitymi u nas, tam jak akurat koło siebie obserwuję, są bardzo pełne oddania i rzeczywiście załatwiają różne rzeczy z lekarzami i tak dalej i wszyscy coś, no tylko problem jest oczywiście tych, czy to były zakupione, czy nie. Jednym z tym ten kapitalistyczny problem, który nie szczególnie nam się podoba. Tutaj oczywiście mam nadzieję, że to się jakoś ukształtuje. To czas to będzie musiał zweryfikować. No i tutaj mieliśmy taki bardzo optymistyczny panel, że mamy, że CUS-y funkcjonują wspaniale i że integrują w ogóle społeczeństwo nadzwyczajnie od artystów, poczynając poprzez biznesmenów, poprzez w ogóle właściwie wszystkich mieszkańców. Dziękuję bardzo. A ja chciałbym w zakończeniu tylko powiedzieć, no bo posługujemy się pewnym słowem, to jest słowo klucz, ale go trzeba odpowiednio rozumieć. Mówimy pilotaż. Pilotaż można rozumieć w ten sposób, że ktoś coś wymyśli i mówi, a może jest dobre, może nie jest dobre, sprawdźmy to tam, to może będzie, może nie będzie. Znaczy, nasza intencja nie była taka, no to jest ustawowe, to nie jest projektowe.
To jest ustawowe. To żyje, to z założenia żyje i z założenia ma się rozwijać. Jest tylko pytanie nie czy ma się, tylko w jaki sposób i w jakim tempie. To jest tylko takie pytanie. Kierunek został obrany. I teraz my tylko chcieliśmy po to na początku, to jest, żeby to dobrze rozumieć, bo to albo się wierzy w metodę środowiskową, albo nie. Jak się wierzy, to się po prostu pewną rzecz robi. To znaczy jest się z założenia rzeczy dobre pracują. Czyli myśmy chcieli w tym projekcie, żeby jednak było poddanie się pewnemu, że decyzja zapada, ale decyzja zapada wiedząc, co tutaj tak naprawdę się wytwarza. Więc teraz prośbę do wszystkich, którzy mają przekonanie, żeby po prostu publicznie mówić, co się uważa, jaka ta decyzja powinna być, kiedy zapaść. No bo po prostu to jest ten moment, żeby zacząć to po prostu mówić. To jest po prostu o to prosimy. Natomiast druga kwestia jest taka, że w tej metodzie środowiskowej, no OSL-owiec to jest oczywiście metoda środowiskowa, ale cały CUS jest środowiskowy, tak? Jest po prostu przekonanie, że pewne rzeczy, które się dzieją, to nie jest logika projektowa. Oczywiście jest logika projektowa, bo projekt, bo można było przystąpić do projektu. Ale jeśli ktoś zakładał CUS w logice, że realizuje projekt, to popełniał błąd strategiczny na samym początku. To jest pewne niezrozumienie. Projekt jest narzędziem wspierającym, a nie logiką funkcjonowania. I jednak chyba większość CUS-ów ma tą świadomość, że weszła w taką logikę dalszego rozwoju, w którym się będzie kojarzyło różne możliwości finansowania. Nie chcę teraz na co zwracać uwagi. Natomiast Natomiast chcemy powiedzieć, że jutro jest taki dzień, który jest skierowany do samorządowców i z udziałem decydentów publicznych na tego szczebla ministerialnego i chcielibyśmy, żeby na nim wybrzmiało. Tam jest taka kluczowa dyskusja panelowa pod nazwą 4 strategie, 1 cel. Rozwój usług społecznych został wpisany w różne dokumenty programujące. I teraz, czy się z tego rodzi jedna duża polityka publiczna rozwoju usług społecznych? Bo jeśli tak, to oczywiście CUS-y są po prostu na właściwym torze. Znaczy, no po prostu jadą razem z tą polityką. I teraz, czy ona jakby, czy to wybrzmi, że to faktycznie idzie w tym kierunku i to nie są tylko jakieś zapisy, to tu, to tam, to owam, tylko tak jak CUS integruje coś na poziomie lokalnym, to integruje się również pewna wizja rozwojowa na poziomie no, programowania działań publicznych, takich krajowej polityki. No to jest właśnie, po to jest ten dzisiejszy dzień, żeby to o tym też w ten podobny sposób porozmawiać. I oczywiście liczymy na to, że tak to będzie. No i to też w taki sposób, bym powiedział, optymistyczny, na zasadzie takiej, że owszem, są pewne priorytety unijne. No ale przede wszystkim są po prostu potrzeby ludzkie. No, samorząd jest po to, żeby odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Jeśli on nie odpowiada na potrzeby mieszkańców, to szczerze powiedziawszy jest pomyloną instytucją. No po prostu trzeba wierzyć w to, że samorząd naprawdę jest po to, żeby jeśli są zapotrzebowania na usługi, to po prostu trzeba się w tą stronę orientować i dobry samorządowiec wcześniej czy później na taką ścieżkę wchodzi. I to jest podstawowe myślenie, że to dlatego jest warto, bo to jest po prostu trafione co do kierunku. I myślę, że dzisiaj też żeśmy zobaczyli, że jednak pewne rzeczy pracują również na poziomie tych zawodów. Ja pamiętam nasze rozmowy wcześniejsze. Dzisiaj jednak wybrzmiało ta logika, że może nie chcemy się integrować, ale współpracować. To jest jakiś rodzaj komunikatu, który tutaj wybrzmiał. W porządku, to współpracujmy. Ale jednak to nie jest tylko ta, zwróćmy uwagę, że to nie była tylko pomoc społeczna i sąsiedzi. No jak i fizjoterapia, i lekarze. Pojawiła się ta logika szerszej ramy i uważam, że to jest bardzo duży to również uzysk naszego dzisiejszego spotkania. No właśnie, tylko że ja jestem, oczywiście to jest z natury, należy być optymistycznym. Ja oczywiście jestem idealistka, tak jak pan, ale pesymistyczna już jestem, bo jestem stara, więc to trzeba wziąć pod uwagę. I w związku z tym mam pewną, ale jest tutaj pewna bardzo wyraźna, nie chodzi nadzieja tego, co my zrobimy, co tutaj wszyscy państwo będą robili, to co powiedział pan profesor. Jutrzejszy dzień jest bardzo ważny, między innymi z tego powodu, że tutaj pomysł, że co to będzie, jak CUS-y przestaną dostawać pieniądze z Unii Europejskiej, to wielokrotnie państwo to coś takiego mówili. I teraz tak, nic nie będzie szczególnego, powinny dalej istnieć, ponieważ
absolutnie polityka społeczna naszego kraju powinna się zamienić w politykę CUS-owską. Z takiego prostego OPS-u powinno się coś takiego. I wobec tego ta ilość pieniędzy, która z budżetu ma być wydana, będzie dana po prostu na ten cel. I to się po prostu, my się też musimy powiedzieć, że w pewnym momencie te OPS-y muszą się przekształcić w CUS-y. Tak jest. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy dzień. Wszystkim, żeśmy dotrwali w prawie że pełnym składzie do samego końca. To też jest jakieś świadectwo nas samych wobec tego, co tu się dzisiaj działo. Dziękujemy. Dzięki.